Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak wykorzystać zasady neurotreningu do tego, żeby przywrócić pełną sprawność w obrębie stawu skokowego po skręceniu. Tu mamy już skręcenie u Natalii, które było jakiś czas temu, ale było to kolejne powtórne skręcenie. Zazwyczaj tak się dzieje, ponieważ struktury w obrębie stawu skokowego nie zostały odpowiednio przepracowane, zaadaptowane na poszczególne bodźce, więc ta tolerancja na obciążenie nie została odbudowana automatycznie. Przez to staw skokowy był bardziej podatny na różnego rodzaju problemy. Jeżeli chcesz zobaczyć, zostań w tym materiale i lecimy. Na dobry początek zaczniemy sobie od testów nerwowo-mięśniowych w obrębie kończyny dolnej, dlatego przetestujemy sobie. Najpierw ruch lekko do zgięcia i do wyprostu w stawie kolanowym, do zgięcia w stawie biodrowym i ja Cię proszę, delikatnie oporuj w moje dłonie i robimy sobie hop, o, śmiało, śmiało. Ok. Pamiętajcie, że przy testach nerwowo-mięśniowych nie łapiemy w miejscu występowania kontuzji, urazu, jakiejś dysfunkcji. Następnie zobaczmy sobie, co się dzieje w obrębie prostego. Automatycznie on jest w hipertonii. To jest bardzo analogiczna sytuacja. Zobaczmy, co się dzieje przy odwodzeniu. Hop, hop. I tu mamy hipertonię, czyli zwiększone napięcie. Mięśnie pracują sobie na piątym biegu cały czas. Trzymaj nogi razem. Tutaj mamy sytuację podobną. Także mamy hipertonię na przywodzeniu, odwodzeniu, bo prawdopodobnie ze względów stabilizacyjnych ciało w tym odruchu postanowiło wesprzeć maksymalnie, więc na pełnych obrotach odwodziciele i przywodziciele stabilizują sobie nogę. Zobaczmy, co się dzieje w obrębie hamstringów. Trzymaj. I mamy ten... O nie, tu mamy normotonię, także jest spoko. Czyli odwodziciele, przywodziciele, czwóreczka. Hop, teraz przetestujemy sobie pracę w obrębie stawu skokowego. Damy sobie do zgięcia podeszwowego. Leciutko na zewnątrz. Ja zakładam taką łychę. Zobaczmy, jak tutaj idzie nam z utrzymaniem. Tutaj mamy hipotonię. Pamiętajcie, że bardzo często ludzie lubią kompensować sobie tutaj palcami, więc palce muszą być luźno przy tych testach. Idziemy sobie tylko i wyłącznie ruch w stawie skokowym. Hop, tu jest hipotonia. Pójdźmy sobie teraz to samo ruch do wewnątrz. Przytrzymaj. Hop. I tak samo hipotonia. Zobaczmy sobie piszczelowy przedni, ja spycham w dół. Ok, tu mamy hipertonię. Rozluźnij paluszki. Tylko tak, jakbyś chciała samym piszczelowym. Hop, i o, hop, doprostuj kolanko. Luźne paluszki. Ok, jeżeli zabierzemy jej kompensację, którymi się tu wspiera przez zgięcie kolan, czy też nadmierną pracę palce, okazuje się, że piszczelowy przedni jest na wakacjach. Moglibyśmy sobie też przetestować, jak się ma brzuchaty. Więc obróć się proszę na brzuch. Wówczas idziemy sobie do lekkiego zgięcia w kolanie. Stopa idzie sobie do zgięcia podeszwowego i palcami przytrzymaj. I także nie, mamy tutaj wakacje. No dobrze, czyli już wiemy, co się dzieje tutaj w obrębie naszego stawu skokowego, w obrębie kończyny dolnej, jak te funkcje są tutaj zaburzone. Wróćmy sobie w takim wypadku na plecki. Zdejmij sobie proszę skarpetkę i teraz nawet możesz sobie usiąść. Będziemy sobie sprawdzać, jak Ty w ogóle czujesz tą kostkę. Czyli ja będę dotykał w pewne miejsce i będę chciał, żebyś Ty zamkniętymi oczami dotknęła dokładnie w to samo miejsce, co ja Cię dotykałem. Czyli hop. Ok, byśmy sobie widzieli, że ta okolica mniej więcej stawu skokowego nie było tutaj kompletnie precyzji, wszędzie indziej bardzo ładnie, więc będziemy chcieli sobie przestymulować czuciowo tą okolicę. Na początek
Możesz sobie patrzeć, powiedz, czy to drażnienie takie delikatnie jest drażniące dla Ciebie, czy jest ok. Jest ok. Dobra. Więc ja tą stymulację troszeczkę wykonam głębiej. Przy głębszej jest ok? Mhm. Ok. I wejdziemy sobie jeszcze głębiej. Jak to? Git. Dobra, chwilkę sobie porozcieramy. I teraz będziemy chcieli dodać napięcie izometryczne, czyli daj lekkie napięcie izometryczne na zewnątrz, troszkę lżejsze, na jedyneczkę. Mhm. Jest ok? Ok, czyli pobudzamy sobie izometrycznie tutaj tą okolicę, plus dodajemy stymulację od delikatnej do coraz głębszej. Hop. Ok, przytrzymaj, luźno. I teraz zamknij oczy i jeszcze raz sobie powtórzymy. Hop. Mhm. Ok, i teraz zamknij sobie lekko do zgięcia. Przytrzymaj luźne paluszki i ja sobie tutaj stymuluję. Jest ok? Mhm. Trochę boli. Trochę boli. To ok. To pójdę, wyjdę z bólu. Nie chcemy być w bólu. Jest ok? Tak. No ok. Ty sobie głęboko oddychaj. Wchodzę trochę głębiej. Jest ok? Czy pojawia się już ból? Tak. Jest ok. Idę głębiej. Jak teraz? Boli. Teraz boli. No to wychodzę. Czyli powiedzmy, dzieląc na trzy głębokości pracy, jestem na tej drugiej. I teraz trochę mocniej. Jak teraz? Ok. Oddychaj głęboko. Chwilę tu pobędę. Ekstra. I luz. I zamknij oczy. Ja dotykam. Mhm. Już jest lepiej, ale okolica ta by jeszcze mogła wymagać tutaj chwilki pracy więcej. Możemy też sprawdzić, czy przypadkiem nie wpłynęło to w jakikolwiek sposób, to zaburzenie czuciowe w tym obrębie, na poprawę tutaj toniczności mięśniowej. Czyli możemy pójść sobie nogą. Wiem, że tu była hipotonia. I teraz mamy normotonię. Jest całkiem nieźle. Tu była hipertonia. Hop. I jest normotonia. Elegancko. Przywodziciele, trzymaj. Przywodziciele natomiast są dalej hipertoniczne, więc część rzeczy nam się już po samej stymulacji czuciowej, zobaczcie, tutaj znormotonizowała. No ale teraz oczywiście pamiętamy o tym, że te wszystkie struktury więzadłowe także uległy tutaj uszkodzeniu i teraz musimy je z powrotem zaadaptować na pracę izometryczną, potem pracę izotoniczną, potem także na pracę pliometryczną. Zaczniemy sobie wobec tego od takiej prostej, znowu sobie przejść do siedzenia. Zaczniemy sobie w takim wypadku najpierw od pracy takiej overcoming iso, czyli ona, wejdziemy sobie w lekkie zgięcie, damy sobie tu roller, może to być roller, dłoń, hop, i pchasz sobie na zewnątrz. Delikatnie, na jedyneczkę. Pilnujesz, że nie wychodzi ten ruch ani z biodra, ani z kolana. Wszystko dzieje się w obrębie stawu skokowego. Hop. Wrzuć dwójeczkę, czyli 20-30%. Luz. Wrzuć trójeczkę. Raz, dwa, trzy, czyli stopniowo. I stopniowo z trójka, dwójka, jedynkę schodzisz w dół. Jeżeli byśmy zobaczyli, że ktoś bardzo mocno napiera na zewnątrz i jeszcze dodaje ruchy palcami, to pchamy sobie na zewnątrz. Hop. I prosimy kogoś, żeby ruszał palcami góra-dół. Mhm. Śmiało, śmiało, luźniej. Starasz się wyluzować, ale nie popuścić tej izometrii. Trochę widać, że tutaj chciałyby się nie do końca staw skokowy czuje się bezpiecznie, jak rozluźni palce, nie? Ale musimy odbudować tą tolerancję i zaufanie w obrębie tego więzadła. To samo damy sobie bardziej na obciągniętej stopie, czyli do zgięcia podeszwowego i to samo. Na zewnątrz pchnij, aha, i to samo. Paluszki się ruszają. Mhm. Ok. Teraz pójdziemy do wewnątrz. Hop, pchaj na mnie. Nie nogą, tylko stawem skokowym. Mhm. Najczęściej ludzie chcą to zrobić, wiadomo, z biodra, z kolana, hop, a my chcemy wygenerować tylko pracę w obrębie stawu skokowego. I hop, zginamy i prostujemy palce, nie popuszczając napięcia. Hop,
hop. Oczywiście możemy to zrobić właśnie z rollerem, możemy to wykonać z gumą. Jak już wypracujemy jakiś zakres ruchu, no to potem to samo chcemy zrobić, tak naprawdę zakładając gumę, delikatnie sam staw skokowy na zewnątrz. Śmiało, 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 śmiało. Przytrzymaj. Poruszaj paluszkami, żeby rozluźnić palce. Rozluźnij kolano. Mhm. To jest po prostu na ten moment za duży bodziec. Na razie w tym momencie Natalia powinna pozostać jedną, dwie sesje na tej formie overcoming iso. Hop, w jedną, w drugą stronę. Powinniśmy także popracować nad naszym mięśniem brzuchatym, pobudzić ścięgno Achillesa, czyli zegnij proszę nogi, połóż sobie stopy tutaj na rollerze. Rozkładamy odpowiednio, obciążamy wszystkie podstawy palcy. Hop, i teraz podnosimy lekko pupę do góry. Wciskamy sobie roller w podłoże i unosimy powoli piętę do góry i powoli w dół. Hop. Tutaj też jest delirka, więc na razie jeszcze bez pracy izotonicznej, tylko izometria. Budujemy napięcie, utrzymujemy pozycję. Hop. I w dół. Mhm. Moglibyśmy jeszcze nie unosić biodra i spróbować pracę izotoniczną w odciążeniu, czyli wpychając roller w podłoże. Hop. Unosisz tylko pięta, delikatnie sobie pracuje góra, dół. Oczywiście chcielibyśmy to wykonać w różnych tutaj formach ułożenia stopy. Więc mieliśmy najpierw pobudzenie sensoryczne, teraz pobudzenie motoryczne. Więc teraz zobaczymy, co się będzie nam działo z tonicznością mięśniową. Jeszcze raz sobie sprawdzamy. Troszeczkę niżej. Utrzymaj. Hop. Odruch ucieczki. Elegancko. Zgięcie. Hop. Odruch ucieczki. Elegancko. Noga do zewnątrz. Hop. Odruch ucieczki. Elegancko. Przytrzymaj. Przywodziciele. Hop. I pięknie. Także toniczność mięśniowa nam przywróciła się. Teraz musimy jej ułożyć sensowny proces powrotu. Ułożyć sobie ćwiczenia, które powinniśmy tutaj wdrożyć. Oczywiście ta progresja z sesji na sesję albo co drugą, trzecią sesję w tych pierwszych etapach będzie szła bardzo szybko. Jak najszybciej chcemy tą osobę obciążyć we wzorcach antygrawitacyjnych stojąc i przejść potem do poruszania się, do tego, w jakim środowisku funkcjonuje i jak wykorzystuje nasza podopieczna swój staw skokowy. I to będzie determinować kolejne te fazy wykończeniowe, tak? Ponieważ jeżeli uprawia choćby nawet amatorsko sport, będzie potrzebować wykorzystywać ten staw skokowy w wielu różnych funkcjach. Natomiast jeżeli po prostu prowadzi zwykłe życie i czasami jej się zdarzy podbiec na autobus, gdzieś tam podskoczyć, czy po prostu wyjść na spacer większy, wymagający w górę, no to wiemy już, jakie będzie to finalne obciążenie, do którego chcemy dojść i jakie zasoby zbudować. Oczywiście na samym początku sprawdzamy sobie ogólne zasoby też naszego podopiecznego, tylko po to, żeby też wiedzieć, jak proces regeneracyjny będzie zachodził. Dodatkowo, żeby dostosować odpowiednie parametry obciążania. Tylko jeżeli chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć, jak ten model, jak w tym modelu sobie pracować, jak budować testy diagnostyczne, jak obciążać czuciowo, ogólnie, sensorycznie na różne bodźce, potem motorycznie oraz jak ubrać to w odpowiedni proces treningowy, zapraszam Cię na szkolenie Neurotrening. Do zobaczenia.